You got to let it go. You got to let it go. Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami, słuchajcie, 15 lipca, w dzień tygodnia. To rak? Nie, poniedziałek? Nie wiem, nieważne, poniedziałek chyba. Tak, poniedziałek. Poniedziałek jest pierwszym dniem moim wolnym. I słuchajcie, ja właśnie wybywam do Edynburga. Po prostu na spontanie stwierdziłam, że chcę jechać do Edynburga. Pochodzimy sobie trochę i stwierdziłam, że chciałabym... Czekajcie. Właśnie tu wywaliło, widzicie? Tą dziurę w tej ścianie. Wywaliło tutaj coś i wszyscy po prostu podchodzą, wszyscy patrzą. Aha, tu chyba przejść nie można. Pójść naokoło. Także powywalało jakąś... Ja nie wiem, jakby jakaś bomba powietrzna, słuchajcie, wstrzeliła tam właśnie w tle. No, a ja jadę, słuchajcie, do Edynburga tak sobie po prostu pochodzić. Może zrobię kilka fajnych jakichś zdjęć. Wzięłam właśnie ładowarkę i popitalam, ponieważ za 20 minut mam mieć pociąg. Uwielbiam po prostu spontaniczne takie akcje i myślałam, że się spotkam z Madziulą, ale Madziula się ogarnia, ponieważ jutro lecą do Polski. Także niestety się nie zobaczymy, szkoda. No, a ja sobie jadę. I stwierdziłam, że jeszcze właśnie zajdę sobie do Nichols, już nie pamiętam jak się nazywało, ale zajdę sobie właśnie po fenty. Dlatego, że już mi się skończyła i z chęcią sobie właśnie zakupię. Także odezwę się do was niebawem. No i okidoki. Nie wiem, czy włączyło mi się nagrywanie, ale chyba tak. No i właśnie jestem już na miejscu. I chcę wam pokazać, jak to jest wszystko pięknie. Czekajcie, tylko założę sobie okulary. Ale właśnie to miejsce chciałam wam pokazać przede wszystkim. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj tak wszystko jest naokoło przepięknie, po prostu ostrojone. Tam chyba ktoś śpiewa na żywo. Więc przejdźmy, zobaczmy. Teraz wam pokażę. Tak wygląda. Dobra, idziemy. Zobaczymy. Bardzo fajnie. Super. Bardzo fajna atmosfera. Muszę wam powiedzieć, że bardzo fajnie się tu siedzi. Zwłaszcza w taką pogodę. Jest cudownie. Patrzcie, ile jest ludzi. Tyle jest ludzi. Tam jest aż do samego końca. Tam na samym końcu też można zamawiać jakieś trunki. Także bardzo, bardzo fajnie, sympatycznie. Bardzo dużo osób. Patrzę, którą stroną wyjdę, ale chyba tylko tą. Także ja będę się kierowała do wyjścia. Idziemy, ale pachnie grillem. Ale zapachniało kiełbaskami normalnie. Dobra, a my idziemy, poczekajcie, bo ja chcę zmierzać, gdzie to było, kuźwa. Czy to było tu, czy na następnej? O! No, takie rzeczy właśnie się dzieją. Dobra, tutaj to było. Czyli muszę przejść tu? O, widoki. I idziemy właśnie do tego Harvey Nichols, dlatego że chcę iść po Fenty. Skończył mi się, ale zobaczcie, jest po prostu przepięknie. W ogóle plan mam. Mój plan jest taki, żeby wejść na tą właśnie, tą taką... O, jest te koło.
A to chyba na festiwal będzie. To też czad. Mam nadzieję, że zdążę wrócić. Ale fajnie, że właśnie jest. I chciałam bardzo właśnie na tą wieżyczkę tak sobie tak wejść i wam z góry pokazać jeszcze Edynburg, jak to pięknie po prostu wygląda. Dobra. Idziemy. Mniej więcej wam też pokazuję. To jest jakieś meksykańskie jedzenie. Tutaj akurat nie byłam, tutaj mamy chińskie. To jakiś chyba... Nie, to nie jest, nie wiem czy tam będzie, czy to jest bufet, czy można normalnie, tylko na miejscu, nie mam pojęcia. No i to miejsce to akurat już znacie. Tak, Harway Nichols, tak to się nazywało, bo już zapomniałam, dawno nie byłam. A przed nami oczywiście mamy widok na morze, też wam za chwilę pokażę. No i pewnie w tym miejscu, o którym wam mówiłam, tutaj po lewej stronie, gdzie jest właśnie ten cały taki trawnik, to pewnie będzie obsadzony po prostu ludźmi. No, zobaczcie ile osób siedzi sobie na kocykach. Cudownie. Bardzo mi się coś takiego podoba. Bardzo. Szkoda, że Madziula się nie może wyrwać. No niestety. No ale oni jutro lecą, także w sumie wcale się nie dziwię. Zobaczcie ile ludzi. Nie wiem czy to widać. A tam właśnie przede mną morze. Tak bardzo daleko, bardzo tak oddalone, ale przepięknie to wygląda. Przepięknie. No, jak widzicie, wszystko jest fajnie, wszystko w centrum, wszystko blisko. No, także idziemy i odezwę się do was niebawem. Jeszcze wam spróbuję zbliżyć ten... Czekajcie. Ten widok na morze, bo nie wiem nawet, czy to będzie widać. O, tam. Dokładnie tam. Szkoda, że to nie widzicie na żywo. Na żywo wygląda to o wiele piękniej. No, a ja się kieruję do tu i idziemy po Fenty. No i jesteśmy w środku. O, a Huda Beauty to nie widziałam. Tutaj mamy stoisko Maka. I jeżeli chodzi o Maka, to ja bardzo chciałam właśnie podejrzeć sobie te mgiełki. Utermelonowa 12,50, za chwilę się właśnie im przyjrzę. Beto Flash with Lips. O, patrzcie. Dokładnie taki sam produkt, jak mamy z tego. To samo, co mamy ze Smashboxa, identyko. Ale właśnie te mgiełki. Bym z chęcią zobaczyła setting spray. Ciekawe, jak pachną. No, watermelonowo. Fajnie. Cucumber też może być fajny, bo ja też lubię zapach ogórka, bardzo świeży. A to? Czekajcie, muszę sobie przyknąć. No niby ananas, ale jakoś tak mało ananasowo. Ale po tą mgiełkę za chwilę tutaj podejdę chyba. Bo biała herbata. O, jeszcze mamy piwonię. Czekajcie. Piwonia, też ładna. To albo piwonia, albo właśnie watermelon. Za chwilę przyjdziemy. Thank you. Dobra, także za chwilę biorę właśnie mgiełkę. Mamy jeszcze jakieś nowości. Tutaj jeszcze coś też mamy. Poczekajcie, jeszcze tutaj zerknijmy sobie. A, tutaj są te mgiełki. No i tak myślałam. O, jest jeszcze jedna. Chyba jedna została, słuchajcie. Jedna chyba ostatnia została, to weźmiemy sobie chyba tego watermelona. Tak myślę. Tu jeszcze jakieś nowości. Tutaj jeszcze jest ta ogórkowa. I co jeszcze my tutaj mamy? No i te takie, co już były wcześniej. A nie, jest jeszcze ich trochę. Jeszcze tutaj są. Dobra, także biorę chyba tą moją. Fix plus rose to nie. Ale tą sobie weźmiemy. Dobra. Płacimy i później przyjdziemy, bo widzę, że jest Huda Beauty, a wcześniej tutaj nie było tego stoiska. Biorę mgiełkę. Doki. Mgiełka zakupiona i teraz chcę z wami przejść tu, gdyż tego stoiska w ogóle tu nie było, Huda Beauty. Nie było tego stoiska, tutaj zaczynało się chyba od właśnie Fenty. Mamy Hudą, fajnie są te właśnie tutaj pomady do ust, co my tutaj mamy? Mat, to nie mnie nie interesuje. No i mamy palecie, to jest właśnie ta palecia, co chciałam i to jest bardzo, bardzo zbliżona do tej, którą mam z Focalure. Focalure. Mamy też te nowości, które właśnie widziałam, te neonowe, też bardzo fajne, ale nie chce mi się tutaj maczać paluchów. Tak one wyglądają, nie wiem, jak zwykle nie widzę cen, bardzo fajna jest ta. No, pigment będzie naprawdę spoko, ale ja chciałam iść tu. Tutaj mamy kolorki, mamy Fenty.
Patrzę jeszcze, jakie mają tutaj promki na zestawy. Co my tutaj mamy? Nie, to mnie nie interesuje. Rozświetlacz i co? Bronzer duo. Też fajny zestaw. Tutaj znowu mamy chudą. Możemy sobie tutaj coś przetestować, wypróbować. Bardzo proszę. Mamy też te zestawy. A akurat te zestawy to jest to, co chciałam na samym początku. Jakoś mnie nie... Na początku mnie nawet w miarę jakoś tak jarało, teraz już jakoś mniej. I mamy tutaj, zobaczcie, mamy tutaj mini wersję. Jet setter. Tylko, że to są te z wykończeniem takim matowym, także niekoniecznie dla mnie. Hypnotic. Charmed. Charmed. Myślę, że chyba jedna z tych właśnie byłaby chyba w miarę okej. Okay. Yeah, I'm okay, thank you. Także bardzo fajne. No i właśnie fajne są te zestawy. Myślę, że ten tutaj taki uniwersalny chyba jest najfajniejszy. Taki najbardziej nudziakowy. Mamy chudą beauty, mamy w sensie te rozświetlacze do ciała. Co tu jeszcze mamy? No i przejdźmy sobie do naszego Fenty, dlatego że ja właśnie chcę błyszczyk. Ale on był chyba z drugiej strony. Teraz wam pokażę. Hi. So. No i mamy tutaj. Nie ma żadnej promki i tak się zastanawiam, że właśnie chyba właśnie wezmę ten, czyli Fussy. Dobra, ja zakupuję i za chwilę się do was odzywam. Okidoki, błyszczyk zakupiony, teraz przyjdziemy się i pokażę wam, jakie są nowości. Mamy nowości z Estée Lauder, bardzo proszę, bardzo ładna paletka, bardzo mi się podoba ta. Ta-da! Bardzo, bardzo ładna, zobaczcie, jakie kolory. Super, nie chcę już mi się maziać, ale przepiękne. Nie wiem, czy tutaj kamerka oddaje wam tę kolorystykę, ale naprawdę są super. Są też jakieś pomadeczki. Tutaj widzę trzy. Także też coś fajnego. Jeżeli chodzi o zapachy, co my tutaj mamy? Chyba raczej nic nowego. Ten zapach ostatnio też w miarę mi się widział. Taki bardzo, bardzo wakacyjny i też się na niego czuliłam. Czekajcie. Teraz wam powiem. Bardzo, bardzo wakacyjna nuta. Bardzo wakacyjna. Nie wiem, czy się za jakiś czas na niego nie skuszę, ale oczywiście po powrocie z Polski, dlatego że są sprawy ważne i ważniejsze. Jesteśmy teraz na Marku Jacobsie. Co my tutaj mamy? Mój zestaw, który ostatnio zakupowałam. Joj, moja stylówka. Nie, wyszykowana w 5 minut. Co my tutaj mamy? Tutaj jakieś dwa produkty nowe, to jakieś takie, wszystko teraz takie korolowe. O, bardzo proszę. Tu nic nie widzę nowego. Przejdźmy sobie dalej, co my tutaj mamy. Też nic nowego. Też nic nowego, tutaj mamy jeszcze zestawy, ale to też już były. Ten zestaw to jest ten, który pierwszy oglądałam, a to jest ten, który miałam. Mam w sensie. Ale chyba, o ile się nie mylę, to tylko zostawiałam sobie już puder. Dobra, hej. Idziemy dalej. O proszę, tutaj mamy jakieś przeceny. To tutaj sobie zaraz pogrzebiemy, popatrzymy, może coś sobie znajdziemy. O, już widzę jakąś paletkę. Bronzery, rozświetlacze. I co tu mamy? 13,50. I też taki zestaw. No, ale akurat ja z tego jakby za bardzo nic nie potrzebuję. Co mam? Tego nie potrzebuję, także na pewno to nie. Co? Ale to jest. To może być fajne. Czekajcie, jest otwarte czy jest nieotwarte? Nie wiem, czy mogę otworzyć. Sprawdźmy, jaka to była ta paletka. Nie wiem, czy otworzę ją jedną ręką. Postaram się. Uwaga. Ta-da! Taka pokruszona. Mamy tutaj bronzery i rozświetlacz. Bardzo ładny ten rozświetlacz. Podoba mi się. Hoola Light. Hoola. I tutaj mamy jeszcze dwa korektory. No i what's up. Także taki zestaw. Bardzo fajna cena, jeżeli chodzi o akurat ten zestawik. Naprawdę się opłaca. Dalej, co tutaj mamy? Tu mamy jakieś dwa produkty. Dwa razy, nie wiem co to jest tak naprawdę, czekajcie. Body wash i body lotion. Nie, nie mogę, czy widzicie, bo tak pokazuję, jakbym chciała, nie mogła. Także to. Tutaj też mamy jakieś, nie wiem, dziwne różne rzeczy z Giorgio Armani. Tutaj co mamy? Jakiś prime time priming. Facial Polish, nie wiem w ogóle z czego to jest, bo tak naprawdę nie znam w ogóle tej marki, ale też mamy coś z Fenty. I co to jest? Match Stick, ale jak zwykle Amber
zazwyczaj jak macie tutaj zniżki, to niestety, ale spodziewajcie się właśnie bardzo, bardzo takich kolorów, które no niestety, ale mniej schodzą. Dalej, co my tutaj mamy? To jeszcze mnie coś tu zainteresowało? Snow Days Metal Lipstick. No widzicie, jakieś metalowe, ale 22,40, fajna cena. I mamy tutaj trzy kolorki. No niestety nie dla mnie, ale, fajna rzecz. Fajna rzecz i fajna promocja. Zapakowane w ogóle, zobaczcie, jak fajnie zapakowane. Zapakowane jak fajki, nie? No ale metaliczne. Także metaliki na ustach nie do końca mi się podobają. Nie podoba mi się to wykończenie. Co jeszcze tutaj mamy? Giorgio Armani, coś tu nie chcę mi się wyciągać. Tutaj też, tutaj Benefit. A z tego coś akurat miałam, ale dobra cena. Liquid Lip Color, to akurat spoko. Dalej, co my tutaj mamy? Lipstick. Lipstick od chyba Tom Ford, ale zobaczcie jaki kolor. Taki dość jebitny, w sensie, że wiecie. Jest krawę. Tutaj co mamy? Eye and Cheek Palette. Cena, nie wiem jaka cena, bo wszystko poprzekreślane. Chyba 49. I nie wiem, czy to nie jest właśnie chyba to, ale chyba Wam tego nie otworzę. No niestety Wam nie otworzę. Ale fajne ceny, naprawdę fajne ceny. Tu mamy nową kolekcję, już Wam też pokażę, zobaczcie. Ta-da! Nowa kolekcja, hej! Nowa kolekcja jest z Yves Saint Laurent. Też fajnie mi się to wyglądać, bardzo fajnie. Waterstain, ale jak dla mnie to te Waterstain, tutaj też mamy nową kolekcję. Limitowana edycja. Bardzo ładne opakowania. Zauważyłam, że hej, teraz właśnie bardzo chyba się wszyscy skupiają na opakowaniach. Tu widzę jakieś niektóre nowości, nie widziałam. To teraz widzę, to są nowości. Te produkty, to już Wam też mówiłam. Tutaj widzę coś fajnego, jakieś nie wiem, małe takie... Czekajcie, spróbuję otworzyć. No, fajnie to wygląda, czekajcie. Ładnie pachnie i zobaczcie, nie wiem czy to będzie widać w kamerze, ale to jest taki, zaraz Wam powiem. Może być taki mieniący się na ustach. Zaraz sprawdzę co to jest, po ile to jest, czy to jest tylko balsam, czy jak? Czekajcie, czy to jest jakiś kolor? Vinci Luxe, ale gdzie to jest teraz? No i tu jest pink. Jaka to jest cena tego czegoś? Zaraz Wam powiem, 13 poundów. Nie wiem czy to jest balsam, ale dajcie mi tutaj chwilę, ja się tu poprzyglądam i zaraz się do Was odezwę, ale podobają mi się. I to jest coś takiego. Niby przeźroczyste, ale chyba będzie takie farbkowe. Nie wiem. Sample Winter Lux Lip bez Zen Shades. Nie kumam Wam powiem. Mini Lip Peel. Nie kumam o co kaman, ale ładnie to wygląda. Zaraz się temu przyjrzę i dam Wam znać. No i ja dotarłam, słuchajcie, na miejsce. Wyczekałam w swojej kolejce i teraz mogę Wam pokazać. Powiem Wam, że taka chwila jest normalnie warta wszystkiego. Serio. Zobaczcie, jak jest pięknie. Nie wiem, co widać, bo słońce jest po prostu nieziemsko rażące w oczy. Zobaczcie, tam widać właśnie morze, Edynburg. No nie wiem nawet, co widać, bo strasznie, strasznie świeci słońce. Czekajcie, zmniejszę troszeczkę. Pokażę Wam naokoło. Musiałam właśnie czekać w kolejce, gdyż nie było miejsca na tarasie, a na tym mi bardzo zależało. No jest po prostu przepięknie i tak żałuję, że nie ma Karolci ze mną, że po prostu szok. Bardzo żałuję. Zobaczcie. Jest cudownie. Tak to wygląda. Zobaczcie. I właśnie tam, ten widok tam. No, sztos. Sztos, tutaj właśnie ta cała panorama taka na morze, przepięknie. No i hejo, hejo, robaczki, nie wiem znowu co widać, czego nie widać, ale postaram się Wam pokazać teraz ten widok za mną. Za mną? Za mną w tle. Znaczy za mną w tle, za mną jest tło. Także no po prostu sztos, zobaczcie, tam jest morze. Tutaj widać cały... Właśnie przed chwilą jechał nawet tramwaj z lotniska. No mogłabym tak, słuchajcie, siedzieć, nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja mogłabym tak, słuchajcie, siedzieć normalnie chyba do wieczora. Zwłaszcza w taką pogodę, bo jest po prostu fantastycznie, jest cudownie. Mam nadzieję, że troszeczkę chociaż tutaj łapiecie ten klimat.
Ja wiem, że to jest zupełnie co innego, jak się tutaj nie jest, natomiast staram się Wam chociaż to jakoś zobrazować, jakoś to pokazać, jak po prostu jest fantastycznie, patrzcie, jak to jest wysoko. Mogłabym tak się patrzeć na ten tutaj krajobraz, na tą panoramę po prostu do wieczora, aby słońce zaszło. Serio. Cudownie, szkoda, że nie ma kolor. Wiem, już się powtarzam, powiedziałam to już w poprzedniej nagrywce. No, wyczekuję, aż przyjedzie i mam nadzieję, że tutaj zabiorę sobie, siedzimy, zjemy, wypijemy sobie drinka. Mam nadzieję, że to będzie w sobotę. Przedurodzinowo. Także mam nadzieję, że ten vlog, chociaż krótki, to mam nadzieję, że Wam się spodoba. No oczywiście jeszcze gdzieś się z Wami przejdę, jeszcze coś Wam dogram, to nie będzie koniec. Natomiast mam nadzieję, że Wam się spodoba. Po prostu. No, także takie miejsce po prostu teraz się po widokowym. Nie ma nic lepszego, serio, taką pogodę. Ja wiem, ja się po prostu żyję. Takie rzeczy po prostu mnie na tyle, słuchajcie, jarają, że po prostu mogłabym tutaj siedzieć i siedzieć i siedzieć i siedzieć. Szkoda, tam właśnie w progu zwolnił się stalik, ale to jest 3-4 osobowy, także na pewno się nie przysiądę. Szkoda, bo gdyby była tak na narożniku, to mogłaby Wam troszeczkę więcej pokazać, no ale niestety nie ma jak. Wszystko zajęte, zobaczcie, wszystkie stoliki są pozajmowane do samego końca i jest kolejka, ludzie czekają jeszcze w środku na to, żeby móc sobie usiąść, słuchajcie, tutaj właśnie na tarasie. A ja mam na sobie bluzkę, którą zakupiłam w Polsce i nie ma ona nic wspólnego z Monią. Monia ma też takie, ale właśnie zakupiłam w Polsce. Czy żałuję? Nie, ogólnie nie żałuję, natomiast te Moni mają dużo lepszą jakość. Także ja dalej chilluję, piję sobie drinka. Drinka wziąłam sobie jakiegoś, szczerze to nawet nie wiem, jakiś negroli. Wysłałam Wam tam na Instagramie, oznaczałam nazwę. Nie wiem, o co chodzi, ale bardzo dobry. Dobry i powiem Wam, mocny. A na takim słońcu to drugiego już bym nie dała rady, serio. Także odzywam się do Was. Niebawem czekam jeszcze na jedzenie. Zamówiłam właśnie pastę. Fusilli pasta z pomidorowym i bazyliowym sosem ze szpinakiem i jakieś jeszcze tam pomidorki, bla bla bla. Także pokażę Wam oczywiście, jak tylko dojdą. No i okidoki, pasta do mnie przybyła. Jest to dokładnie ta pasta tutaj. O, jakby ktoś tutaj był. Nie wiem, czy nawet coś widać, czy nie widać. Pewnie nie widać, bo słońce świeci. Fusilli pasta, to jest dokładnie ta. Koszt takiej pasty to 13 pompów. Koszt takiego drinka, którego tutaj widzicie, który stoi w tle, to 9 funtów. Także nie do końca tanio, ale mam nadzieję, że będzie smacznie. No i okidoki robaczki. Ja już właśnie wychodzę z tego tutaj miejsca, jadę właśnie schodami na dół i co? I mam straszną ochotę właśnie zabrać Was, słuchajcie, na to miejsce tam, gdzie jest ten festiwal, także bardzo mi się tam podobało, bardzo mi się podoba wystrój i miło by było tam po prostu sobie usiąść i spędzić sobie taką jakąś chwilę, także zobaczymy, czy nam się to uda, czy będzie jakieś wolne miejsce. Tutaj już Wam nic nie będę pokazywać, dlatego że pokazywałam Wam to miejsce już wcześniej. Tak naprawdę to tutaj zbyt wiele się nie dzieje. Sama po prostu drożyzna i nic więcej. I nie będę chodzić po jakieś Gucci, Srucci, jeżeli mnie to po prostu nie interesuje. Jedziemy schodami. I co? I nic. I myślę, że odezwę się do Was już właśnie z tamtego miejsca. No mam nadzieję tylko, że uda mi się po prostu Wam cokolwiek nagrać. Mam nadzieję, że usiądziemy, chociaż na chwilkę, bo naprawdę jest cudownie, także spokojnie mogłabym, myślę, nie wiem, no dajmy na to jakąś, powiedzmy, że godzinkę po prostu sobie tam spędzić. No, tymczasem popitałam, tutaj już Wam wszystko pokazywałam, wszystkie rozstrzeliska tutaj widzieliście, Mark Jacobs, o, tu jeszcze widzę coś chyba nowego, czekajcie, co to jest? O, i widzicie, Shake Up Your Skincare i mamy tutaj jakieś od Marc Jacobs jakieś takie ananasowe dobrodziejstwa. Dobra, ja spadam i odzywam się do Was niebawem.